Co na to twój lekarz? Medyczny podcast. Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Co czwarty Polak cierpiał przynajmniej raz w życiu na jakieś zaburzenia psychiczne, a prawie 8% z nas miało taki epizod w ciągu ostatniego roku. Jak wynika z raportu przygotowanego przez Centrum Psychoterapii Pokonaj Lęk, Polacy chorują najczęściej na zaburzenia nerwicowe, których doświadcza około 16% badanych. Niemal 5% populacji dotyczy problem depresji. Co radzi twój lekarz? Dzisiaj twoim lekarzem jest specjalistka psychiatrii, dr Joanna Duszyńska. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. To, że doświadczamy różnego rodzaju schorzeń, nie ulega żadnej wątpliwości. Pytanie, czy chętniej niż przez laty sięgamy po profesjonalną pomoc? Na pewno chętniej pacjenci sięgają po taką pomoc. Więcej osób przychodzi, pyta, nie są pewni, czy dobrze zrobili. Ale myślę też, że dużo zmieniło się właśnie w przypadku psychiatrii i uważam, że jest też w tym wszystkim duża rola kampanii informacyjnych obecnych w mediach. Czyli świadomość wzrasta. Tak, że ważne jest życie, nasze zdrowie psychiczne. Psychiczne, tak. Z czym statystyczny Kowalski trafia do pani doktor do gabinetu? Najczęstszymi przyczynami są te zaburzenia nerwicowe, no ale właśnie też depresja oraz objawy, które są konsekwencjami tempa życia, stylu naszego funkcjonowania, przepracowania, często mobbingu. Stres przytłacza nas przede wszystkim? Tak. Przychodzimy i staramy się szukać pomocy. To już bardzo ważne, że szukamy pomocy, prawda? Tak, to jest pierwszy ważny krok. Czy jako pacjenci jesteśmy w stanie sami ocenić nasz stan zdrowia psychicznego? Czy ten wgląd w naszą sytuację wzrasta? Czy po prostu jest nam ciężko? Ja myślę, że nie każdy jest w stanie w pełni ocenić swój stan psychiczny, ale na pewno każdy dostrzega rzeczy, które się u niego zmieniają. Że na przykład mniej rzeczy go cieszy, że coś mu zaczyna przeszkadzać, że jest coraz częściej zmęczony, że gorzej śpi. Oczywiście istnieją też takie skale do samooceny i przesiewowego rozpoznawania u siebie depresji, na przykład skala Becka czy Hamiltona. Są to skale zawierające proste pytania, które wstępnie ocenią, czy możemy mieć problem z depresją. I to jest do zrobienia samemu w domu. Zrobimy test sami w domu i zostaniemy z tym testem, czy jednak coś musi nas skłonić, żeby sięgnąć po pomoc? Bo ja wiem, że jest taka tendencja do tego, by poszukać w internecie odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania, znaleźć sobie różnego rodzaju testy, ale bardzo trudno jest wykonać ten kolejny krok, bo ludzie przez lata potrafią żyć, czując dyskomfort, co więcej, przyzwyczajając się do niego, a jednak nie sięgają po pomoc. Co musi być takim impulsem do tego, żeby jednak pomyśleć, dalej tak nie może być? Czas trwania, przedłużanie się objawów, które się pojawiły, które nam przeszkadzają, ich nasilenie, że coraz bardziej ingerują w to, co robimy, jak to wpływa na naszą aktywność, na nasze życie. Też rzeczy takie, które mogą być tymi sygnałami alarmowymi, czyli przede wszystkim myśli samobójcze. Myśli takie, że nie chcę żyć, może nie chcę, żeby żyła moja rodzina. Takie wyobrażenia, co by było, gdybym miał jakiś wypadek, gdybym się nie obudził. Myślę, że to jest bardzo niepokojące zawsze, w każdym przypadku i na to trzeba zwrócić uwagę. Jeżeli ten smutek, obojętność przedłużają się, wtedy trzeba na pewno udać się po już fachową pomoc. Poczucie takie beznadziejności, poczucie winy, to są rzeczy, które powinny skłonić do tego, żeby gdzieś pójść po pomoc. Ciekawe, co na to twój lekarz? Takie myśli samobójcze, o których pani doktor powiedziała, to już taka syrena alarmowa, tak. Naprawdę wyjąca w głowie, że coś jest zupełnie nie tak. A ludzie przez lata na przykład utrwalają pewnego rodzaju nawyki i nawet nie mają świadomości, że to wynika z ich stanu psychicznego. Przyzwyczajają się do pewnych na przykład zachowań. Często też nasza praca, związana na przykład z jakimś stresem ciągłym, przedłużającym się, powoduje zachowania, których nie potrafimy kontrolować i nawet nie wiemy o tym. Bo mówi się o kimś, że jest pracoholikiem, on cały czas w pracy. Niemniej jednak to jest jeden z objawów zaburzeń, które mamy, ponieważ nie potrafimy się oddzielić od naszej pracy. Nie mamy wglądu w to, że ta praca zaczyna nam wchodzić w nasze życie. W wielu osobach jest taka tendencja, poradzę sobie, dam radę, jeszcze trochę.
jakoś to będzie. Ale to pokoleniowo chyba jest, bo tak. W tym pokoleniu nieco starszym było tak, że jestem zdany na siebie. Kto jak nie ja? Ja jestem niezniszczalny i wykonam wszystko. I młodsze pokolenie, tak jak obserwuję na przykład moje dzieci, to już więcej wglądu i więcej stawiania granic, czego wcześniej nie było. Wcześniej tak. Wielokrotnie trzeba było podjąć się wyzwań zawodowych, które w pewnym sensie nas przerastały, a jednak robiliśmy pewne rzeczy. To młodsze pokolenie, o którym się mówi czasami, że o, to są ludzie, nie, z nimi się nie da rozmawiać, oni zaraz zaczną piętrzyć problemy, a oni właśnie potrafią zdecydować się na to, by jasno postawić granicę, że tu jest praca, ale ja chcę mieć swoje własne życie. I stąd wynika też czasami wiele nieporozumień międzypokoleniowych. Niemniej jednak trzeba znaleźć jakiś złoty środek, żeby te pokolenia w zdrowiu psychicznym mogły ze sobą koegzystować. I to wcale nie jest łatwe. Jak pani doktor ma przegląd pacjentów trafiających do gabinetu i szukających pomocy, z czym trafiają ci starsi, nieco starsi, a z czym to młode pokolenie? Czy to jest zależne już osobniczo od danego przypadku, od danej osoby? Czy widzi pani takie prawidłowości jakieś związane właśnie ze zmianami pokoleniowymi? To znaczy na pewno ważne są też takie cechy osobowościowe i to będzie zawsze i było. Różne teorie w psychologii, myślę, że dobrze to pokazują. Nasze cechy charakteru też sprzyjają pewnym naszym zachowaniom i sposobom rozwiązywania problemów. Jeżeli chodzi o te zmiany pokoleniowe, to na pewno osoby starsze długo zwlekają, chcą sobie same poradzić. Chociaż samo wyjście do lekarza niekoniecznie jest wcale związane z wiekiem właśnie. To nie jest tak, że ten starszy człowiek nie pójdzie. Może ten czas sięgnięcia po pomoc jest inny, ale ja nie mogę powiedzieć, że młodsze osoby też z tą depresją nie przychodzą, że to dotyczy, możemy zastanawiać się nad procentowym udziałem, ale depresja nie dotyczy tylko osób starszych, dotyczy też niestety osób bardzo młodych. Odbierając im energię do działania. Tak. Na przykład. I to poczucie sensu życia, bo przecież wszyscy mamy poczucie jakiegoś sensu. Gdy tracimy to, to nagle jest jeden z sygnałów alarmowych, tak, że coś się dzieje. Jaki odsetek ludzi, którzy szukają pomocy, jest już wolny od tych wszystkich, patrząc w przeszłość, takich sytuacji związanych ze stygmatyzacją? No nie pójdę do psychiatry. Gdzie tam do psychiatry będę chodził? Jak do psychiatry, to do innego miasta pojadę. Zdecydowanie łatwiej pójść jest do psychiatry niż kiedyś. Nie ulega to wątpliwości. Coraz więcej osób przychodzi bez namowy, spytać, dowiedzieć się czegoś. Psychiatra staje się takim lekarzem jak inni lekarze, chociaż nie umiem powiedzieć tego procentowo, ale rzeczywiście coraz więcej ludzi traktuje psychiatrę tak jak lekarzy innych specjalności. Tak jak mówiłam, że według mnie nie jest to zależne od wieku, tylko od nastawienia. Też myślę, że ciągle jest łatwiej powiedzieć, niż że idę do kardiologa, niż do psychiatry wielu osobom, ale wielu mówi o psychiatrze tak samo i chodzą do psychiatry. I to jest bardzo dobra tendencja. Bardzo dobra. Ponieważ musimy dbać o swoje zdrowie psychiczne i sami nie potrafimy wszystkiego opanować. Choć wiele rzeczy możemy sami dla siebie zrobić. Pacjenci też sami opowiadają, że jak na przykład zapisują się do mnie, to nie mówią, że są zapisani do psychiatry, tylko do pani doktor Duszyńskiej. Znajdują, to coś pokazuje. Znajdują sposób, żeby jakoś to inaczej powiedzieć, prawda? Tak. Sprawdź, co na to twój lekarz. Pani doktor, przychodzi Kowalski do psychiatry. Czy my umiemy rozmawiać o swoich problemach psychicznych? Bo jest wiele sfer w życiu, o których rozmawiać nie potrafimy. Ciężko nam na przykład mówić o emocjach. Najbardziej z najbliższymi osobami nam ciężko mówić, ponieważ poziom emocji jest wtedy wysoki. Tak. Czy tutaj coś się zmienia? Czy Polacy powoli uczą się opisywać to, co czują i to, co się z nimi dzieje? Na pewno jest większa ciekawość i się to ciągle zmienia, rzeczywiście. Mają taką coraz większą świadomość swojego zdrowia psychicznego, ale jest to też bardzo zróżnicowane, myślę, że choćby ze względu na dostęp do informacji w internecie. Nie zapominajmy, że nie wszyscy korzystają z internetu. Jest grupa wielu starszych osób, które go ciągle nie obsługują i nigdy nie będą obsługiwać. Ale myślę, że temat zaburzeń psychicznych jest też obecny w wielu filmach
I to też pokazuje, że ci ludzie z tymi chorobami psychicznymi są wśród nas, że to nie jest jakiś temat wymyślony. Uważam też, że ogromną rolę odgrywają takie kampanie edukacyjne z udziałem na przykład znanych osób, sportowców, aktorów, muzyków, którzy opowiadają o sobie, o swojej depresji, o tym, co było, że się leczyli i że teraz żyją inaczej. Myślę, że to wszystko się składa na tą większą samoświadomość wśród Polaków. Czyli mówimy coraz więcej i w coraz lepszy sposób określamy nasz stan psychiczny. W jaki sposób rozmawiać z najbliższymi o tym, też by ich nie zranić, bo no skłonić najbliższą osobę do tego, by sięgnęła po pomoc, to jest duże wyzwanie. I słuchaczami naszego podcastu, Co na to twój lekarz, są zapewne osoby, które w swoim otoczeniu, najbliższym otoczeniu, mają ludzi, którym chcieliby pomóc. I jak to zrobić? Ja wiem, że nie ma jednej uniwersalnej recepty, bo każdy przypadek jest inny, ale zanim znajdziemy tę drogę dla tego konkretnego przypadku, to musimy pomyśleć, że to właśnie jest wyzwanie. Jak temu sprostać? Nie ma jednego sposobu, są różne nasilenia depresji, więc to też będzie zależało. Ważna jest rola bliskich, bo mogą wezwać na przykład lekarza do domu, jeśli jest to jakiś ciężki stopień, kiedy chory już w ogóle nie widzi wyjścia z sytuacji. Nie pójdzie do lekarza, bo wie, że ten stan się i tak nie zmieni. Często wystarczy nie tyle przekonywać kogoś, żeby się leczył, ale żeby poszedł porozmawiać z kimś, kto się na tym zna. Może dla części osób będzie łatwiejszy pierwszy kontakt na przykład z psychologiem. Chodzi o po prostu rozmowę z fachowcem, żeby ktoś obiektywnie ocenił, czy taka pomoc jest potrzebna. Myślę, że też bardzo dużą rolę odgrywać może lekarz rodzinny, który jednak zna tych pacjentów, zwróci uwagę, że coś się zmieniło, podpowie, namówi na taką wizytę u psychiatry. No ale też nie mamy jako psychiatrzy jakichś sztuczek, żeby podpowiedzieć, co zrobić. Czasem danej osobie po prostu będzie potrzebny dłuższy czas do tego, żeby podjąć decyzję, żeby po fachową pomoc się zwrócić. Co na to twój lekarz? Mówimy o zdrowiu w przystępny sposób. Zaprasza Dariusz Litera. Jaki wpływ na kondycję psychiczną mają tak kryzysowe sytuacje, jakich doświadczamy obecnie? Wiadomo, że z jednego wielkiego kryzysu, z kryzysu pandemii, gdzie wszyscy nagle poczuli, że świat może się zmienić w mgnieniu oka. Dla niektórych to było odwrócenie życia o 180 stopni. Weszliśmy w drugi kryzys, za wschodnią granicą trwa wojna i wszyscy mają świadomość możliwych konsekwencji tego, co się dzieje. Jak to się przekłada na nasze zdrowie psychiczne? Te sytuacje, o których pan mówił, w nich zawsze jest taki element takiego wpadania w panikę. Nie wiemy, co będzie. W takich sytuacjach jest też nadmiar negatywnych informacji płynących z mediów. Choćby przypomnijmy sobie czas pandemii, kiedy codziennie była podawana ilość zachorowań, zgonów. Prawda? To budzi niepokój, budzi lęk i też jest taka jedna wielka niewiadoma, więc trudno sobie z tym radzić, nie wiadomo, co będzie. I to też, myślę, świetnie pokazała ilość osób zgłaszających się w tym czasie ze względu na pojawienie się właśnie pandemii czy wojny. Myślę, że ta pandemia była taka bardziej znacząca, bo to było coś pierwszego, co nas tak zaskoczyło, że tak szybko się może zmienić ten świat, prawda? Myślę, że to jest ważne i to też pokazuje, że z roku na rok ilość wizyt u psychiatry teraz właśnie w tym ostatnim czasie rok do roku wzrosła o 40%. No właśnie, przybyło problemów czy zwiększyło się świadomość? Myślę, że jednak duży udział jest tej ścieżki zwiększania problemów również. Że jest ta presja po prostu. Jest presja. Że odczuwamy psychiczną presję związaną z tymi kryzysami, których doświadczamy. Tak. A w jakim sensie my sami możemy jakoś oswoić ten stres związany z takim kryzysem pandemiczno-wojennym? Czy możemy coś dla siebie zrobić? Coś dla siebie w codziennym życiu, bo wielu specjalistów, którzy goszczą w podcaście Co na to twój lekarz, czasami daje proste i nieoczywiste wskazówki. Nie zdajemy sobie sprawy, że pewne zachowania mogą nas chronić przed na przykład zachorowaniami albo wpadaniem w poważniejszą chorobę. Jak to wygląda w psychiatrii? Trzeba na pewno zadbać o odpoczynek. Trzeba próbować zorganizować sobie wolny czas. To się naprawdę da zrobić. Czasem wystarczy wyznaczenie godzinki, dwóch w ciągu tygodnia, takich, które będą naprawdę tylko dla mnie. Wiele osób mówi, że to jest niemożliwe, ale to jest możliwe i też trzeba to zrobić małymi krokami. Nie damy rady zmienić całego naszego sposobu funkcjonowania, ale jakieś takie małe zmiany mogą naprawdę bardzo dużo zmienić. Trzeba pamiętać o tym, jak ważny jest sen,
pory kładzenia się spać, ilość godzin snu. Myślę, że kolejną rzeczą to jest też oddzielenie tego życia prywatnego od zawodowego. Pandemia część osób wysłała na pracę zdalną, a część osób może pracowała, ale to takie pracowanie w domu, odpoczywanie w domu, to naprawdę nie jest dobre dla naszego zdrowia psychicznego. Czasem trzeba się nauczyć odcinać od informacji, no, wyłączyć ten internet, czy może po prostu nie przeglądać wiadomości. Powiedziała w podcaście Co na to twój lekarz, specjalistka psychiatrii dr Joanna Duszyńska. Bardzo dziękuję pani doktor. Dziękuję. Co na to twój lekarz? Wszystkie odcinki medycznego podcastu dostępne są na stronie twójlekarz.net oraz na popularnych platformach streamingowych. Co tydzień nowy odcinek.